Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym, 28 grudnia, został przez pana premiera Mateusza Morawieckiego ogłoszony nabór do Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Nabór potrwa do 15 lutego. Kwota alokacji przeznaczona to jest 20 miliardów złotych. Każdy samorząd może złożyć 3 wnioski o dofinansowanie. Pierwszy wniosek do 5 milionów, drugi do 30 i do 65 milionów. Poziom dofinansowania to 5% wkład własny, 95% jest to poziom dofinansowania, tak jak w poprzednim naborze. Tutaj jeszcze taką zmianą to samorządy, w których były państwowe gospodarstwa rolne, tak zwane PGR-y, mogą złożyć dodatkowo 2 wnioski, ale co ciekawe, również powiaty też mogą złożyć, te powiaty, na terenie których właśnie były te PGR-y, też mogą złożyć wnioski na dofinansowanie inwestycji na terenie właśnie swoich inwestycji, na terenie tych gmin, w których te PGR-y były. Więc jest to o tyle ciekawe, że na przykład w naszym powiecie łukowskim do tego jakby zadania złoży kilka gmin. Wojcieszków, Krzywda, gmina Stoczek Łukowski na pewno, gmina Wola Mysłowska, Serokomla. Myślę, że to chyba wszystkie, na których były właśnie państwowe gospodarstwa rolne. A jeszcze Stalin, przepraszam, jeszcze Stalin. Jeżeli chodzi o ten nabór, samorządowcy z powiatu łukowskiego już przygotowują się do napisania tych wniosków. Tutaj z tego, co można się zorientować, są to głównie wnioski na inwestycje drogowe, ale również także inwestycje wodno-kanalizacyjne, a także inwestycje w taką infrastrukturę społeczną, jak przedszkola. Tak jak powiedziałem, to 20 miliardów złotych, w poprzednim było prawie 24. W poprzednim, pierwszym naborze do naszego powiatu spłynęło prawie 92 miliony złotych. Liczę na to, że podobna kwota będzie i w tym naborze. Myślę, że te dobre inwestycje będą właściwie ocenione, dobre wnioski i państwo samorządowcy uzyskają to dofinansowanie na inwestycje na terenie swojej gminy dla mieszkańców powiatu łukowskiego.